Po raz trzeci w Kościelisku odbyły się Mistrzostwa Polski w biatlonowym Nordic Walking. Na tegoroczną imprezę przyjechało ponad 150 zawodników z całej Polski, którzy zabrali ze sobą kilkuset kibiców, aby ich dopingowali na trasie. Połączenie chodzenia z kijami oraz strzelania do celu nie jest często spotykane. Skąd zatem pomysł na tego typu połączenie? To jest taki jakby letni trening narciarstwa biegowego, a głównie nasza działalność właśnie skupiała się na trasach biegowych, więc to taki był jakby jakie przed zimą, prawda? No i się okazuje, że o ile troszkę się wszyscy bali, że to strzelanie to coś będzie trudnego, to wszyscy zawodnicy tu dzisiaj się chwali, że strzelanie no po prostu rewelacja. Część zawodników, którzy w tym roku przybyli na Mistrzostwa Polski w biatlonowym Nordic Walkingu, obawiało się, czy po przejściu trasy będą w stanie oddać celne strzały. Ostatecznie jednak wszystkim połączenie tych dwóch dyscyplin sprawiło wiele radości. Świetna sprawa, kapitalna. Powinno być dużo więcej takich imprez, żeby właśnie łączyć z czymś Nordic Walking. No strzelanie to jest coś, czego nie robi się tak na co dzień, więc tym bardziej jest to pociągające. No i kapitalna impreza, co tu wiele mówić. Wśród zawodników zabraknąć nie mogło oczywiście mieszkańców Kościeliska, którzy jak się później okazało zdominowali zawody. Nie było bowiem kategorii wiekowej, w której mieszkaniec Kościeliska nie stanąłby na podium. Część osób startowała rodzinnie i całymi rodzinami stawali na podium. Jestem bardzo zadowolony, gdyż ciężka praca, którą wykonałem, w tej chwili owocuje. Żona również wygrała w swojej kategorii, także będzie dalsza motywacja do dalszej ciężkiej pracy. Bo zimą biegamy na biegówkach i po prostu to jest taka forma przygotowania. Mistrzostwa Polski w biatlonowym Nordic Walking to nie tylko wspaniała zabawa dla zawodników, którzy zdecydowali się wystartować, ale także dla kibiców. Na biatlonie zorganizowane zostały specjalne stoiska, gdzie można było poznać kulturę regionu. Po tej stronie były warsztaty, twórcy ludowi. No myślę, że atrakcji było co niemiara. Występ zespołu góralskiego, a przede wszystkim Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking przyjechało tu jako na swoje szkolenie. Poprowadzili świetną rozgrzewkę, szkolili tutaj ludzi, można było kijki wypożyczyć. Także no myślę, że kto chciał startować, to miał taką możliwość i chyba nie żałuje tego, że tu przyjechał do Kościeliska. Połączenie coraz popularniejszego chodzenia z kijami oraz strzelania do celu okazało się na tyle trafnym pomysłem, że z roku na rok impreza przyciąga coraz więcej osób. Organizatorzy przygotowali także na zakończenie zmagań dla wszystkich przybyłych na biatlon specjalną atrakcję, jaką był koncert zespołu Future Folk.